siedzi. I co to będzie? Ale piękna rybka, fajnie. Fajnie gnie wędkę. Ale przepiękna. No to cześć, witajcie na kanale Co na Wędce. No i to, co mi się bardzo podoba w silniku dziobowym, załóżmy, że przepłynęła, znaczy nawet nie załóżmy, właśnie przepłynęła motorówka. W każdej chwili mogę sobie po prostu kliknąć z pilocika obrót do przodu. Gdyby była większa fala, no to jest malutka fala, ale to tak w celach pokazowych. Jesteśmy dziobem ustawieni do fali, czyli w teorii najbezpieczniej. Ustawiamy sobie z powrotem kotwicę i gotowe. Tutaj widać larseny, a tu jest beton. Od tego. Tu widać pięknie całą obudowę filaru i sam filar. Właśnie jeden minęliśmy. Za chwilę powinien się pojawić drugi. Pięknie widać tą rybę zawieszoną w toni i tutaj jej kształt. Przepięknie widać kształt tej ryby. No i jest jakaś rybka. Fajnie uderzyła. Ale nie wiem, o co chodzi. W ogóle nie walczy. A. Fajnie uderzyła. No, to teraz taka sytuacja. Nie dość, że ogon zeżarty, to jeszcze guma ściągnięta. Ech. Tam chyba jakieś patyki atakują moją przynętę. No, tym razem siedzi. Co to będzie? Ua. No, skubańcy jakie. Dobra, jak to będą jeszcze z 2-3 takie malutkie, to zmiana miejsca. Jest to konek, ale niestety nie duży, na spadku. Dno jest 8 metrów. No, a tam jest brzeg, tak jak widać. I znów taki czarny. Ta guma jest bez ogonka. Widać tutaj stada, duże stada białorybu.
biomasa jest. No i pomimo tego, że mamy Hosondę, tam jest też mapka, oczywiście mniejsza, to jeszcze mogę sobie zerkać w telefonie, co tam się dzieje, przesunąć dużo łatwiej jest na ekranie dotykowym niż tam w Hosondzie. No i niestety, ale skończyły mi się grube przypony. To niedobrze. Dowiążę fluorokarbon. Generalnie jeszcze chciałbym znaleźć jakiegoś sandacza, którego uda mi się zaciąć. Więc takie fluo, ile to jest? 0,385. 0,385, taki fluorokarbon dowiążę. Wytrzymałość jest na 9 kg. Tu mam, kurczę, tylko niestety nie pamiętam, bardzo mocne grawki z krętlikami, nie pamiętam jakiej to firmy. Więc ten krętlik, jakoś tak ja wolę na krętlik mocować fluo do plecionki. Niestety parę razy zdarzyło mi się, że plecionka odcięła fluorokarbon. No, ja po prostu muszę pamiętać tylko o tym, że żeby nie zwijać do samej ostatniej przelotki. No tu jeszcze mogę powiedzieć z tym dzisiejszym dniem. Pogoda jest przepiękna. Przepiękna do odpoczynku, dla relaksu. Naprawdę fajnie, ale rybki jakoś tak średnio chętne, chociaż dzisiaj już słyszałem, że bardzo fajny szczupak, że bardzo fajny szczupak się trafił na zalewie. No i przede wszystkim widać bardzo dużo białorybu. Bardzo dużo. Ale przy tych stadach, tak mi się wydaje, w większości jakiś leszczy, nie widać zbyt dużo sumów. Widziałem dzisiaj jednego, nie zdążyłem go nagrać. Takiego, myślę, że ze 2 metry na bocznym sonarze pięknie wyglądał. A jakiś... Znaczy głębokość była około 8 metrów, natomiast ten sum sobie na jakichś 4,5-5 metrach płynął. Fajnie to wyglądało, fajnie. No ale to jedna taka większa ryba, którą zauważyłem. A jeszcze chyba jest jakaś nagrana też z bocznego sonaru. Piękna ryba kształtem to... No nie chcę mówić, że to na 100% był szczupak, ale kształtem przypominał szczupaka w tym bocznym sonarze. Ale jak zawróciłem, to tej ryby już nigdzie nie było widać. Nie wiem, czy akurat ten stuk przy włączaniu stycznego biegu. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale rybka zniknęła, nie mogłem jej później nigdzie odszukać. Porzucałem parę razy dookoła. Bezskutecznie. No i dobra, fluo już mam. Przydałoby się teraz tą agrawkę, którą... jest, którą ogołociłem z krętlika, tutaj zapodać. I taki, nie wiem, 40 cm mniej więcej przypon. Miejsce przepiękne, pogoda, bez wiaterku, wygląda to super. Cisza, spokój. O, szum samochodów trochę słychać, ale...
generalnie super. No i dobra, agrafka też jest. Jeszcze jakbym miał trochę, o, z tego wąsa obciął, to by było idealnie. No i jest. Teraz coś na grubej główce, 22 gramy. No i przydałoby się znowu stanąć w tym dołku, o tutaj. Ale dobrze by było nie trafić z powrotem na ten korzeń. Tu jest wypłycenie takie na 3,5 metra. 3,2, 3,1, 3,3. Widzę po prawej stronie tutaj jakieś korzenie i zejście na 7 metrów i już coś tam. 7,8. Dziewięć i jeden metra. A po prawej stronie stada białorybu. To jest chyba jakiś też nieduży sumek. Już dogrywam. No i widać, że jest sporo. To jest jego cień. Jest sporo nad dnem. Po prawej stronie, no to jest ciężko określić, ale w połowie wody pewnie mniej więcej. O, i tutaj coś się pojawiło. Też jakieś takie lepsze rybki. A na tradycyjnym sonarze zero. Przepłynę sobie wzdłuż tutaj tych boi, które ograniczają miejsce, gdzie można najbliżej podpłynąć z opory. No, to jaka górka. I coś jest na jej szczycie. To ciekawe. Co to jest? Jakieś zielsko, jakaś faszyna? Nie wiem. Tu jakaś ryba chyba dobra była. O, i tu jakieś są. Tu jakaś dobra ryba jest. Tu jakieś filary? Co to jest po prawej stronie? Prędkość na tym silniku dziobowym to jakieś 4 km. A nie, jeszcze nie jest w sumie full. Teraz jest full. 4 z groszami. No, tylko trzeba pamiętać, że silnik spalinowy jest jeszcze w wodzie. Leży około tych 5 na godzinę na samej dziobówce. Widać mój ślad z piany, którędy przed chwilą przepływałem. Coś ciekawego, to jest jakaś stara budowla. Stara budowla jest pod wodą. No to ciekawe, wyjąłem z tyłu silnik z wody i strasznie mi silnik zaczął elektryczny. Szumić na echo. No tragedia jest. I dopiero jak się weźmie na full, o, dopiero jest czysty obraz z powrotem, wraca tak jak trzeba. Czyli maksymizer strasznie zakłócał, ale czemu? Po wyjęciu silnika z wody tak się stało.
No i tak, żeby nie było zakłóceń, no to muszę na full płynąć. Wtedy obraz jest elegancki. Ale tylko zmniejszam. W tym momencie zmniejszam. I sieję opór. Tragedia. Maksymizer. Ciekawe, jakie mam akumulatory podłączone. Muszę to sprawdzić. No bo jest masakra. Ale ciekawe, że po wyjęciu silnika. Ciekawe, co się stanie, jak... Włożyłem silnik. Ale akcja. Włożyłem silnik. Silnik jest jakimś uziemieniem dodatkowo. Włożyłem silnik do wody i od razu znikły zakłócenia. Ciekawe. Ale piękne ryby tutaj przed samą górką. To znaczy, patrząc w kierunku płynięcia rzeki, to za górką się schowały. Siedź. I co to będzie? Ale piękna rybka, fajnie. Fajnie gnie wędkę. Ale przepiękny sandacz. Przepiękny. O, i guma wyskoczyła. Ojejku. No dzień dobry, panie kolego. Dawno żeśmy się nie widzieli chyba, co? No i jest. No kurde, coś rybka nie chce się ruszać. Minęło już sporo czasu, nie wiem, z pół godziny. Próbowałem reanimować tą rybę, ale chyba zaproszę ją na kolację. Zjem sobie z rodzinką. Ryb nie zabierałem od... W sumie od nie pamiętam kiedy. No szkoda. Jest akurat taki tuż ponad wymiar. No i to było porównanie, jak taki sandacz 60 cm niecałe przyładował. Jak go scholowałem, nawet chyba ani razu z kołowrotka nic nie poszło. A to wcześniejsze branie w tym krótkim filmiku, który miał być zapowiedzią, ale jeszcze nie mam czasu go zmontować. Może już teraz jest, kiedy to oglądacie. Tamto to była konkret ryba. Dwa razy było czuć tylko, jak wolno machnęła. Ale kurde, piękne branie znowu spadło. No i co się sprawdziło? Taka, ja wiem, perłowa gumka z brokatem, niebieski grzbiecik, ale to tym razem bardzo ciężką główkę dałem, 22 gramy. Nie wiem, czy to w czymś pomogło. Opad jest szybszy, agresywniejszy. Może to to. No i czy jest potrzebna echosonda za miliony? No nie.
Ważne, żeby można było jakąś mapkę sobie stworzyć. Tutaj w ogóle jest jeszcze fajnie, bo można ją sobie pobrać ze społeczności. Boczny skan, no uwielbiam. To, co można zobaczyć na nim, to jest genialne. Tu jakieś rybki są, nawet je widać. Palec uszkodzony od przyczepki. Nieważne. No i jak pan Rafał Patrzeć powiedział, ja za dużo reklamuję, nic z tego nie mam. Zaklejone, nie ma nazwy echosondy. Możemy porozmawiać o funkcjach i tyle. Tak, wiem, mam za mało plecionki na kołowrotku. No ale nie będę wyrzucał, jest wystarczająco. Pogoda jest jeszcze przepiękna, ale niestety muszę wracać. No to cześć, do zobaczenia w kolejnym filmie.